Dobrze, moi drodzy, no to tyle śmiechu, bo to rzeczywiście może nam się niewesoło zrobiło w pierwszej konferencji, a może nam się jeszcze bardziej niewesoło zrobić, kiedy to człowiek tak na spokojnie jeszcze to wszystko zacznie rozmyślać, rozpamiętywać. Dlatego ja ciągle będę nawoływał do wyciszenia. Bo te treści, one, ich jest za dużo. Je trzeba poukładać na spokojnie, popatrzeć. My przelecimy nad tym. Jak to przelecimy, to z tego nie będzie żadnego pożytku. Wątpię, żebyście w domu do tego wrócili. Bo tam będzie tym bardziej mniej okazji do powrotu. Dlatego naprawdę, kochani mężowie, odczepcie się od swoich żon. Kochane żony, odczepcie się od swoich mężów. Na ten moment. Na ten moment. I kochane przyjaciółki, też się odczepcie od siebie nawzajem. No. Ten, na który patrzę, to wie, do kogo chodzi. No. Dobra. Tu trzeba troszeczkę takiego zdrowego egoizmu. Dobrze, moi drodzy. Przechodzimy do drugiego etapu. Etapu pojednania. I on już po części wypływał nam z tego pierwszego. I to znowu wraca ciągle ta sama prawda, że to wszystko nie jest podzielone tak jasno. Że to tak w relacji to jest wszystko na siebie nachodzi. I dlatego trudno mówić o oddzielnie o pojednaniu z Panem Bogiem i zostawić teraz pojednanie człowieka i pojednanie z samym sobą. Dlatego te treści proszę rozważyć całościowo. Dlatego one się będą niekiedy zazębiać, one niekiedy będą na się nachodzić. Nie patrzcie, że to może czasami się powtórzę, że ta myśl już gdzieś była. To tylko pokazuje, że rzeczywiście te wszystkie treści się wzajemnie przenikają. I nie można patrzeć na relacje człowieka właśnie tak uporządkowanie. Trzeba raczej patrzeć na wzajemne współprzenikanie tych treści. Pojednanie z samym sobą, to znaczy w pewnym sensie jest to zmierzenie się z historią własnego życia. To znaczy zadać sobie pytanie, kim jestem? Bardzo banalne pytanie, bardzo proste pytanie, najprościejsze. I tu nie wystarczy stwierdzić tylko, że jestem dzieckiem moich rodziców. Mam wiele podobieństw z moimi rodzicami. W pewnym sensie, widząc dziecko, mogę co nieco powiedzieć o rodzicach. Niemniej, trzeba jasno to powiedzieć na samym początku, że choć jestem dzieckiem moich rodziców, nie jestem ich prostą kopią. Nie jestem ich kalką. Jestem zupełnie kimś innym. I teraz rodzi się taka dygresja. Słuchajcie, drodzy małżonkowie, trzeba by się było pochylić nad cudem przekazywania życia. Słuchajcie, jakie to jest naprawdę cudowne wydarzenie, w którym Pan Bóg zaprasza człowieka, by dał życie. I daje życie zupełnie komuś innemu. Chociaż jest to krew z mojej krwi, kości z mojej kości, to jest coś zupełnie inne. I to jest naprawdę cud odrębności, indywidualności człowieka. Chociaż może mieć podobne rysy, może odziedziczyć taką czy inną urodę, może nawet niekiedy temperament, to jednak to jest zupełnie ktoś inny. I to trzeba też o tym zawsze pamiętać. Zwłaszcza, kiedy będziemy przeżywać jako rodzice sytuację, kiedy dzieciak staje się inny niż my byśmy oczekiwali. Myśmy napisali sobie scenariusz, myśmy już nakręcili film dla tego dzieciaka. To nagle się wychodzi, że on nie chce koniecznie grać tej roli, którą myśmy mu zaplanowali. To jest bardzo trudne w procesie dojrzewania. I to do rodziców wtedy przychodzi tak dobitnie, że tak naprawdę to jest inna osoba. Że to jest ktoś zupełnie inny. Ktoś, kto się wymyka poza moje przypuszczenia, poza moje jakieś myślenia i pragnienia. A więc pojednać się z samym sobą, przebaczyć sobie, bo to tak równorzędnie będę mówił, to znaczy umieć spojrzeć na siebie z miłością, to znaczy inaczej spojrzeć na siebie tak, jak Bóg na mnie patrzy. Skoro Bóg jest miłością, to patrzy na mnie z miłością. Kiedy patrzę na siebie, często patrzę na siebie w kontekście tego, co
inni o mnie mówią, co inni o mnie myślą. W kontekście spełniania lub niespełniania czyichś marzeń, pragnień, ambicji. I tu trzeba zauważyć, kim jestem w tym wszystkim. Czy jestem przedmiotem, który odgrywa swoją rolę, czy też jestem podmiotem. Jeżeli spełniam czyjeś marzenia, pragnienia, aspiracje, jeżeli ciągle zachowuję się tak, bo tak chce mamusia, tak chce tatuś, tak Bozia nakazała, to jest pytanie, czy ja naprawdę jestem sobą. Tu rodzi się znowu ta dygresja. To jest za dużo tych dygresji, zasługiwania na miłość. Życie ludzi wierzących często ma znamiona zyskiwania na Bożą miłość. Kiedy otworzymy Pismo Święte, tam nie ma wcale mowy o tym, żeby zasługiwać na Bożą miłość. Miłość Boża jest darmowa. Od momentu urodzenia, od momentu poczęcia. Nie musisz robić nic, żeby na Bożą miłość zasłużyć. Mało tego, nie możesz zrobić nic, żeby ci Pan Bóg bardziej kochał. Nie możesz zrobić takiego świństwa, żeby Pan Bóg cię przestał kochać. To jest trochę trudne do pojęcia, bo my jesteśmy przyzwyczajeni, że czasami rodzice głupio mówią, nie mówię, że głupi rodzice, tylko rodzice głupio mówią do dziecka, jak nie zrobisz tego czy tamtego, mamusia cię nie będzie kochać. Albo tatuś cię nie będzie kochać. To jest ewidentnie głupota. Nawet gdyby dziecko było złodziejem, bandytą, siedział w więzieniu, serce matki jest sercem matki. To mnie może boleć. Ale ja dalej kocham. Czy może matka zapomnieć o swoim dziecięciu, a nawet gdyby matka zapomniała o swoim dziecięciu, ja nigdy nie zapomnę o tobie. Księga Izajasza, czy Księga Ozeasza, Izajasza. Bóg tak mówi do każdego z nas. Zatem Bóg patrzy na mnie i tu trzeba jasno to powiedzieć, że w świetle objawienia jestem dla Boga kimś jedynym, oryginalnym i niepowtarzalnym. Może niekiedy w tym całym tłumie miliardów ludzi, którzy żyją obecnie na świecie i żyli przed nami i będą żyć, człowiek się czuje jak zagubiony pionek, marionetka, taki pikuś mały, tak nic nieznaczący. A matka, nawet gdyby miała 15 dzieci, to każdy dla niej jest inny. I trudno by było, gdyby rodzic zaczął stopniować miłość względem urodzenia, względem, nie wiem, urody czy czegokolwiek. Bóg takim nie jest. Chociaż pamiętam o tym, że po raz pierwszy czegoś takiego doświadczyłem w życiu we Francji, kiedy pojechałem tam w odwiedziny. Kiedy przychodziłem sobie taki, już nie pamiętam, jak ten plac się nazywał, tam było mnóstwo ludzi. Widziałem przecież mnóstwo ludzi wcześniej, gdzie indziej. A tam było tak ludzi i tak sobie pomyślałem, Panie Boże, jak Ty to wszystko garniesz? Ileż tu jest ludzi, którzy o Tobie nie myślą, ileż tu jest ludzi, którzy po prostu żyją tak, jakby Ciebie nie było. Jak Ty to wszystko znosisz? I pamiętam, że miałem takie lekkie zawirowania nawet w stosunku mojej wiary. Ponieważ to może rzeczywiście rodzić, tu znowu wracam do tego obrazu, że tak naprawdę to jesteśmy trybikiem w maszynie, nic nieznaczącym. Tak naprawdę, czy jestem, czy mnie nie ma, to nic nie znaczy. To znowu ta małpa, nam będzie przekoślawiać obraz Pana Boga. I dlatego Pismo Święte mówi jasno i wyraźnie, Bóg potwierdzi to w Jezusie Chrystusie, że jest dla mnie, że jestem dla Niego kimś jedynym, oryginalnym, niepowtarzalnym. Bóg mnie zapragnął od momentu poczęcia, a nawet jeszcze wcześniej, bo istniałem od wieków w zamyśle Bożym. To, że istnieje tutaj, na ziemi, w tym kontekście, w konkretnym czasie, sytuacji, rodzinie, to jest już dawno upragnione przez Pana Boga. Bóg pragnął mojego poczęcia i pragnął dać mi te życie poprzez takich, a nie innych rodziców. I jest to naprawdę drugorzędnym, chociaż może niekiedy to jest pierwszorzędnym, nam się tak wydaje, ale to jest drugorzędnym. Jak zostałem poczęty? Może jestem dzieckiem nieślubnym. Może jestem dzieckiem przedślubnym. Dzieckiem, jak to się mówi potocznie, spadki. A może nawet jestem dzieckiem gwałtu.
tego rodzinnego, a może innego. Niemniej nie umniejsza to mojej wartości, bo Bóg był przy moim poczęciu. I można powiedzieć, że im bardziej brakło miłości w chwili mojego poczęcia, tym bardziej Bóg tę miłość sobą zapełnił. Szalenie ważna prawda, żeby ukochać początek swojego życia. I szalenie ważne, żeby zobaczyć, czy ja akceptuję swoje życie od samego jego zaistnienia, od samego początku. I fakt tego, że jestem pragnionym dzieckiem, upragnionym, to jest szalenie ważne, szalenie ważne. Dwie dygresje. Kościół głosi Chrystusa. My może dzisiaj mówimy, że to jest wszystko jedno. Czy człowiek jest poczęty przed ślubem, czy po ślubie, czy te młodzi przed ślubem bawią się w łóżku, czy nie. To nie jest wszystko jedno. Zwłaszcza dzisiaj, kiedy jest tak bardzo, nawet można powiedzieć, rozpropagowana, czy może bardziej rozwija się nauka o życiu prenatalnym człowieka. Jakże wiele rzeczy już jest ważne, kiedy dziecko jest w łonie matki. Dzisiaj jest wiele pozycji na ten temat, wiele książek, odsyłam do nich. Dlatego to nie jest mało istotne, czy dziecko jest poczęte w gronie ludzi, którzy się kochają, którzy czują się bezpieczni. Jest naprawdę istotne, kiedy dziecko jest poczęte jako wpadka, że jest powodem ślubu. Nie spełnia się od samego początku poczucia bezpieczeństwa. I to nawet, co podkreślają, że trzeba śpiewać, jak dziecko jest w brzuchu. Trzeba mówić do dziecka, jak jest w brzuchu, bo ono już tam jest. To jest bardzo ważne. Ojciec musi ten brzuch pogłaskać, ucałować. Bo to dziecko to wszystko już odczuwa. Czy jest kochane, czy jest pragnione, czy jest właśnie Jezus Maria, co my teraz będziemy robić. I druga dygresja w kwestii tego poczęcia, w kwestii poczęcia. Boję się, że gdybyśmy zrobili tutaj sondaż, to nawet wy jako ludzie wierzący, jako perła Kościoła, zgodzilibyście się na aborcję, która jest na skutek gwałtu. Po prostu media nam już wodę z mózgu zrobiły. Gdyby każdy z nas widział, w jakich momentach, czy może w jakim momencie został sam poczęty, to może zacząłby też doceniać życie dziecka także z gwałtu. To dobrze by było, gdyby każde dziecko było poczęte na skutek miłości i pragnień obojga rodziców. Nie zawsze to jednak tak jest. Wiemy o tym, że są tak zwane gwałty rodzinne, gdzie kobieta nie daje przyzwolenia psychicznego, gdzie mąż niejako wymaga, wymusza podjęcie współżycia. To jest ta sama sytuacja, chociaż można powiedzieć, że tam jest ktoś zupełnie z boku, ktoś zupełnie inny. Niemniej nie można odebrać życia komuś, kto nie zawinił. Jeżeli matka chce, niech urodzi, niech to dziecko oddala, niech to dziecko żyje. Bo wówczas byśmy byli podobni do Hitlera i Stalina, gdybyśmy zaczęli oceniać, czyje życie jest ważniejsze. Tak jak tutaj jesteśmy, być może w naszym gronie. Nie chciałbym nikogo dotknąć, urazić. Być może ktoś z nas jest poczęty na skutek gwałtu i teraz ja nie miałbym odwagi i śmiałości powiedzieć, nie zasługujesz na życie. Jeżeli ktoś z was ma taką odwagę, to tylko ją podziwiać, chociaż raczej ubolewać nad nią. Ja takiej odwagi nie mam. Zatem, moi drodzy, patrzymy na siebie już od samego momentu poczęcia. Istnieję tu i teraz. I istnieję jako jedyny, niepowtarzalny. Jestem oryginałem, nie kopią. Mogę żyć pełną życia i nie mogę ubiegać się na żadne zniżki dla tak zwanych niedorobionych czy życiowo pośledzonych.
wolą Boga, które było obecne przy moim poczęciu, było to, żebym zaistniał. I ta wola Boża jest obecna w miłości, że istnieję. W Piśmie Świętym odnajdziemy takie słowa: najpiękniejszy jesteś spośród synów ludzkich, wdzięk rozlał się na Twojej twarzy. I można zaraz to by było powtórzyć, tylko nieco innymi słowy: Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam podobanie. Proszę siebie samego wstawić jako adresata tych słów. Proszę sobie uświadomić, że Bóg mówi do każdego z nas: Tyś jest mój Syn, Tyś jest moja córka umiłowana, w Tobie mamy podobanie. I najpiękniejszy, najpiękniejsza jesteś spośród synów, córek ludzkich. Wdzięk się rozlał na Twojej twarzy. Bóg, który patrzy na człowieka, niejako się w nim zakochuje. To też zobaczcie, będzie mówić jeszcze o pojednaniu ze światem. Jedynie przy stworzeniu człowieka Bóg, który spojrzał na człowieka, powiedział: to jest bardzo dobre. Żadnego innego stworzenia tak nie określił. Chociaż mogły to być przepiękne stworzenia i może niekiedy nas fascynują różnego rodzaju stworzenia, ich sposób postępowania, działania i tak dalej, to one są niczym w stosunku do nas. I tutaj właśnie znowu legają w gruzy wszystkie te poglądy animalsów, nieanimalsów i tak dalej. Ja nie mówię, żeby dręczyć zwierzęta czy coś tam, natomiast trzeba jasno uznać, że znajdujemy się na zupełnie innym poziomie. I nie można mówić, że mój piesek mnie kocha, że ja kocham mojego kotka. Bo to trzeba wziąć leki na głowę wtedy. Pojednać się z samym sobą, to stanąć w prawdzie, kim jestem, jaki jestem, dlaczego taki jestem, jakim być pragnę i dlaczego takim pragnę być. Jak na siebie patrzę. To spojrzeć na siebie w lustro jest takie też ćwiczenie psychologiczne dla ludzi, którzy mają zaniżoną wartość swojego ja, a to jest bardzo po dzisiaj popularne, czy dużo tego występuje. Spojrzeć w lustro i umieć powiedzieć bez uśmiechu, bez obniżania wzroku, powiedzieć do tego, kogo widzę w tym lustrze: kocham Cię. Kocham Cię takim, jakim jesteś. Widzę na Ciebie i powiedzieć do siebie: najpiękniejszy jesteś pośród synów ludzkich. Wdzięk się rozlał na Twojej twarzy. Powiedzieć do siebie: jestem synem umiłowanym Ojca. Zgodzić się na swoje piegi, na swoją siwiznę, na włosy, które wypadają. Zgodzić się także, że mam wałki tłuszczu. Zgodzić się, że oko mi zalatuje w to czy tamtą stronę. Do tego, no może z tych wałków to może jeszcze coś można zmienić. Ale w wielu momentach trzeba się zgodzić na to, jak zostałem ukształtowany, bo tego nie zmienię. Czy ja mam wpływ na to, że będę miał oczy niebieskie czy czarne? Czy mam wpływ na to, że się urodziłem rudy czy nie rudy? Czy mam wpływ na to, że zacząłem siwieć, że zaczynało włosy wypaść? Po prostu to jest przypadłość, która nie stanowi o mojej wartości. I dlatego to jest bardzo ważne, żeby umieć spojrzeć na siebie takim, jakim jestem i widzieć to. I wiedzieć o tym, że Bóg właśnie kocha mnie takiego, jakim jestem. Zresztą tutaj, słuchajcie, na wasza mądrość ludowa jest rzeczywiście wspaniała. Każda potwora znajdzie swego amatora. Co tu dyskutować? Niekiedy się widzi ładna dziewczyna, jak wyrwie jakiegoś takiego, że to gdzie to ona oczy miała, się człowiek zastanawia. I odwrotnie, przystojny chłopak prowadzi za przeproszeniem nie wiadomo kogo. No ludzie kochani, no ale ma to coś. I właśnie zobaczyć to coś w sobie. Święty Franciszek jest autorem takiej pewnej modlitwy, którą przyjęli też alkoholicy. To jest bardzo piękna modlitwa. Panie, ja ją parafrazuję, nie wiem, czy tak ona dokładnie brzmi. Panie, daj mi siły, odwagę, bym zmienił to, co zmienić mogę. Pokorę, bym przyjął to, czego zmienić nie mogę. I światło Ducha Świętego, bym umiał oddzielić, odróżnić jedno od drugiego. Te całe nasze stresy, te całe nasze zabieganie i te całe nasze nienawidzenie siebie ma źródło w tym, że człowiek myli płaszczyzny, które zmienić może i płaszczyzny, których nie zmieni. To tak jak
powiedzmy sobie, ktoś próbuje leczyć zaniżone poczucie wartości operacją plastyczną. To są zupełnie dwie różne płaszczyzny. Dlaczego też, znowu dygresja, dlaczego Kościół wypowiada się przeciwko tym operacjom, które mają za zadanie zmienić płeć? Dlatego, że to się leczy fizycznym, leczy się fizycznie coś, co jest psychicznie uwarunkowane. To są zupełnie różne płaszczyzny. I to nie oznacza, że jak my tutaj zrobimy z mężczyzny kobietę, że to się wszystko już nie będzie problemu, te problemy dalej będą, bo mimo wszystko dalej nie będzie kobietą. To dalej problem zostaje w człowieku. A najprościej jest właśnie tak zewnętrznie zmienić. Natomiast no, tego się po prostu tak nie da zrobić. Zatem też przychodzi mi tutaj na myśl taki przykład tego piosenkarza Michaela Jacksona. Zobaczcie, co ten człowiek wyprawia. Można powiedzieć, że to jest taki chodzący trup. No nie chciałbym go urazić, ale jego sposób tego wypielania się to jest taki przykład tego, że człowiek nie może zaakceptować tego, że się urodził czarny. Czy jako mulat. To jest dobitny przykład, ale ten przykład to jest taki bardzo już dobitny. Natomiast wiele byśmy znaleźli przykładów nawet z naszego życia, gdzie my próbujemy być kimś, kim naprawdę nie jesteśmy. Także na stronę zewnątrz, ponieważ liczy się to, jak mnie widzą, jak mnie piszą, co o mnie myślą. Natomiast chodziłoby raczej o to, by spojrzeć na siebie i się w sobie zakochać. Być szczęśliwym sam ze sobą. No jest to szalenie trudne. Dlatego tym, co jest najtrudniejsze, także w kapłaństwie, ale myślę, że bardziej chyba w małżeństwie, to jest problem samotności. To jest problem bycia samemu ze sobą. Dlatego uciekamy w telewizor. Uciekamy w komputer, uciekamy w radio, uciekamy wszystko, cokolwiek może zagłuszyć ciszę, bo my nie umiemy żyć w ciszy. W ciszy czujemy się po prostu głupio, bo wtedy, nie daj Boże, przyjdą pewne myśli, od których staram się dawno uciekać. Natomiast zgodzić się na siebie samego, to znaczy zgodzić się na siebie takim, jakim jestem i od tego nie uciekać. Można niekiedy być w rodzinie wielodzietnej i można czuć się samotnie. I jeżeli człowiek się nie nauczy bycia szczęśliwym dla siebie, to nie będzie dawał szczęścia komuś. Wybaczcie, nie będzie umiał dawać szczęścia komuś. Antony de Mello pisze w jednej ze swoich książek, a Przebudzenie, pisze taką sytuację, że człowiek chce kochać drugiego człowieka i ten de Mello tak fajnie jest napisane, że co to jest te kochanie człowieka, że to jest pragnienie czyjegoś szczęścia. No tak, to jest wszystko dobre, tylko że to pragnienie szczęścia tak jak swojego pragnę. Bo wtedy, kiedy ja pragnę szczęścia tylko twojego, a sam czuję się twoim szczęściem jakoś niespełniony i będzie to nawzajem, to znaczy, że my stworzymy parę ludzi, którzy pragną dla siebie nawzajem szczęścia, natomiast nie są szczęśliwi. Czyli z jednej strony niby wszystko poświęcone dla miłości, a się okazuje, że nie ma tej miłości w samym środku. I ten człowiek nie będzie potrafił dać tej miłości, bo jej po prostu tam nie ma. Dlatego punktem wyjścia jest właśnie kochaj bliźniego swego jak siebie samego. Musi być to zapewnienie. Co Jezus właśnie no, tak troszeczkę nas do tego egoizmu nieco pcha, właściwie rozumianego, że ja muszę najpierw obdarzyć siebie miłością, żeby móc tą miłość przelać. Jeżeli nie ma tej miłości we mnie, ja tej miłości po prostu nie przeleję. Czasami są takie przypadki, to obserwowałem w moim życiu kapłańskim, kiedy to chore szuka chorego. Chore szuka chorego. I czasami te dwoje chorych się tak ze sobą styknął i się później okaże, że oni nad te choroby pielęgnują. Dlaczego? Dlatego, że dopóki jestem chory, potrzebuję twojej uwagi. No nie daj Boże, bym wyzdrowiał. Ja nie mówię teraz o chorobach fizycznych. Nie daj Boże, by się okazało, że jestem wszystko ze mną w porządku. To jest obawa, że już przestaniesz się mną interesować. Dlatego czasami ludzie nawet wchodzą w choroby, także jakieś takie niekoniecznie fizyczne, wchodzą jakieś chore zagrywki, w chore zachowania po to, żeby wzbudzić litość, żeby wzbudzić uwagę, żeby przykuć do siebie uwagę, bo wtedy jestem dla ciebie potrzebna. Jesteś dla mnie potrzebny. To są chore relacje. Jeżeli ja mam chorość w sobie, to ja tobie nie dam zdrowia.
Dlatego też często bywa tak, to też no, to z tym alkoholizmem niestety, no takie mam te skojarzenia, bywa tak, że kiedy żona odchodzi od alkoholika, albo kiedy alkoholik weźmie i umrze, najczęściej ta kobieta wyjdzie za dokładnie takiego samego drugiego. W niej jest potrzeba bycia ofiarą. No niestety. W niej jest taka potrzeba. Pamiętam taką dziewczynę z mojej poprzedniej parafii. No nie szło tam pewnych rzeczy wytłumaczyć. Ona nie widziała, że ten człowiek, ku któremu szła, jest po prostu psychiczny. Coś jest tam nie tak, tam coś nie gra. Ona też, u niej też nie do końca grało i ona chciała leczyć jego psychikę tym, że ona będzie taką tą kuratorką, nianią. No i to taka miłość z litości. To nie będzie miłość. Dlatego najpierw fascynacja własną osobą. Definitywnie trzeba jasno powiedzieć, że jestem piękny i to jestem piękny dlatego, że jestem człowiekiem. Z drugiej strony pamiętamy o tym, że są różne kanony i to człowiek określa kanony piękna. I jeżeli mówimy, że ktoś jest ładniejszy, czy ktoś jest brzydszy, to musimy pamiętać o tym, że to ktoś wyraża taki sąd tylko dlatego, że ma takie, a inne kryteria, które wcale nie są kryteriami definitywnymi. I dlatego też wraca znowu ta potwora Yamatora. I tu pamiętamy o tym, że nie ma tutaj problemu w tym, że ja nie podpadam pod czyjeś zmysły. I wybaczcie, nie wszyscy będą podpadać pod nasze zmysły. I są ludzie ładniejsi, przystojniejsi i trzeba to po prostu przyjąć. Ale dla mnie. Natomiast dla kogoś innego, dla drugiej osoby, to będzie zupełnie inny wachlarz oczekiwań, wachlarz powiedzmy sobie tego, co od ciebie, co w tobie widzą. I idziemy dalej. Czujemy już obiad. Często, kiedy mówię o sobie, wcale nie mówię o sobie. Mówię o wszystkim tym, co inni mówią o mnie. O wszystkim tym, co jest drugorzędne i traktuję to jako moje, a tak naprawdę to nie jest wcale moje. Jeżeli mam poczucie, że jestem brzydki, to trzeba się było zastanowić, skąd ja o tym wiem. Kto mi to powiedział i dlaczego mi to powiedział? Wartości nie nadaje się człowiekowi z zewnątrz. Ja mam tą już wartość od samego urodzenia, od samego poczęcia. Mogę jedynie postępować jako człowiek, który tej wartości się sprzeniewierza, który nie postępuje tak, jak postępować powinien, w sensie, że postępuje inaczej, niż do tego jest stworzony. Że ja się sprzeniewierzam samemu sobie, że nie postępuję tak, na ile mnie stać i na ile to podkreśla moje człowieczeństwo. Bywają niekiedy sytuacje, że człowiek szuka własnego potwierdzenia wartości w tym, że nie umie właściwie traktować drugiego człowieka. To są tak zwane te typy autorytarne, typy panów, rozkazodawców, którzy podbudowują swoją wartość niszczeniem drugiego człowieka. Kiedy mówię o sobie, to proszę zauważyć na siebie teraz, czy mówię o sobie, czy raczej mówię o swoich dzieciach, o swoich pociotkach, czy mówię o sobie? To tak jak czasami się można spytać, co u ciebie słychać, a ktoś opowiada, co jest w rodzinie. Zobaczcie na swoje spowiedzi święte. Ile jest tam mowy o innych, a to nie chodzi o innych. Nie przyszedłeś, nie przyszłaś się spowiadać z rodziny, tylko przyszedłeś spowiadać się ja. Zatem trzeba doświadczyć powtórnego bólu rodzenia, to nasze drogie mamy zrozumieją. Mężczyzna tego nie zrozumie. Chyba, że będzie rodził kamienie, bo to ponoć też tak bardzo boli. Trzeba doświadczyć powtórnego bólu rodzenia, to znaczy pozwolić, żeby dziecko poszło sobie. Bo dziecko nie jest moją własnością. Dopóty tego nie zrozumiemy, dopóty będziemy cały czas żyć czyimś życiem. Ja nie jestem stworzony, żeby żyć cudzym życiem.
przychodzi moment, dziecko się usamodzielnia i po prostu idzie. I trzeba mu na to pozwolić. Niestety mnóstwo rodzin rozbitych przez kochające matki, kochających ojców. W imię miłości rozwalają cudze małżeństwa. To także będzie dotykało to, że ja nie mówię o tym, że matka, ojciec, rodzic nie będzie przeżywał tego, co się dzieje z dzieckiem. Ale trzeba tą duchową pępowinę po prostu odciąć. I trzeba dziecko wychować do tej sytuacji, w której on po prostu naturalnie będzie odchodził. Czy ona. Bo dopóki to ciągle będzie wiszenie na telefonie, te bezpłatne minuty na komórce i tak dalej, dopóty to dziecko nie wejdzie w swoją rolę, którą ma zacząć pełnić. W pewnym momencie dziecko przestaje być moim dzieckiem, zaczyna być mężem, ojcem i na tym trzeba to umieć uszanować. To jest bardzo trudne. To jest może nawet trudniejsze niż urodzenie dziecka. Trzeba po prostu dziecko oddać i pozwolić, by dziecko nauczyło się żyć swoim życiem. I mało tego, my w całym procesie wychowywania musimy nauczyć to dziecko, żeby ono zaczęło żyć swoim życiem. Nie moimi pragnieniami, nie moimi ambicjami, nie moimi marzeniami, ale ma żyć właśnie swoim życiem. Jeżeli pytam Ciebie, co Ciebie słuchać, to wcale nie chcę słyszeć, co się dzieje u Twoich dzieci. Bo Twoje dzieci mnie w tym momencie wcale nie interesują. Ja Cię pytam, Cię, nie o Twoje dzieci. Twoje dzieci nie są Twoje. To nie jesteś Ty. Trzeba to jasno zrozumieć. I dlatego mówię to jasno, ponieważ my często żyjemy cudzym życiem. Całe życie, żeśmy cudzym życiem, może się okazało, żyli. A nie swoim. I nie będzie tutaj momentu spotkania z sobą samym, nie będzie spotkania z momentem, w którym może nastąpić to pojednanie, bo ja ciągle będę obok siebie. To też, moi drodzy, kolejna dygresja, to jest kwestia tego, że w małżeństwie małżonkowie żyją dla siebie, nie dla dzieci. To odróżnia nas od zwierząt. To odróżnia nas od zwierząt. Słuchajcie, u zwierząt jest kwestia przetrwania gatunku. Dlatego rodzice będą się poświęcać dla dzieci, aby uratować dzieci. Sytuacja moralna, jeżeli chodzi o naukę Kościoła, jest bardzo jednoznaczna. Gdyby była, oczywiście sytuacja taka zupełnie wzięta skądś tam, nie wiem z czego, że wlatujesz do domu, chałupa się pali. Masz do wyboru zabrać męża, czy powiedzmy żonę, czy dzieci. 90% z nas złapałoby dzieci. To jest pytanie. Za kogo wyszłaś za mąż? Z kim się ożeniłeś? Z kim się ożeniłeś? Z dzieckiem? Czy z mężem? Czy z żoną? Ja wiem, że to jest bardzo trudne do zrozumienia. Jednak to jest też problem w rodzinach, kiedy pojawia się dziecko, kiedy mąż odchodzi na plan dalszy. Moi drodzy, nie ożeniliście się dla dzieci. Nawet zgodnie z nauką Kościoła dzieci są dopiero na trzecim punkcie, jeżeli chodzi o cel małżeństwa. Proszę. Właśnie za chwilę do niej doszedłem. Za chwilę do niej dojdę. Dobrze, dziękuję bardzo. Za chwilę. Chodziło mi tylko o to, że taki jest porządek hierarchii postępowania. Stanowimy małżeństwo i jesteśmy dla siebie, bo to jest nasza droga do nieba. Przypadek błogosławionej świętej Bernadety, tak? Berety, przepraszam. Jest przykładem heroizmu. Zgodnie z nauczaniem Kościoła, w sytuacji, kiedy jest życie dziecka bądź życie matki, matka może wybrać. Nikt nie ma prawa od niej oczekiwać, że poświęci swoje życie. Ona może te życie darować. To jest ta różnica. Natomiast to jest troszeczkę inna sytuacja, bo to jest matka i dziecko, natomiast ja mówię o małżeństwie, że jest ojciec, matka, dziecko. Ojciec, mąż ratuje żonę. I z pewnością w tym momencie pragnieniem męża było ratować żonę. Ja wiem, że to zabrzmi jakoś tak, powiecie, ksiądz życia nie zna, bo dzieci nie ma. Prawdę mówiąc, dziecko może być następne, może być kolejne i tak dalej. Wiem, że to źle brzmi.
Niemniej jest to szczególna prawda. Ożeniłem się, wyszłam za mąż dla męża i słuchajcie, jest to problem, dlatego może być to problem, ponieważ wiele małżeństw przeżywa kryzysy, trudności, ponieważ mąż idzie w odstawkę, zwłaszcza po urodzeniu dziecka. Gdzie zostaje przeniesiona miłość nie na tą osobę, co trzeba. Miłość małżeńska jest miłością wyłączną, a ta miłość dziecka to jest zupełnie inna już będzie miłość. To wszystko będzie przez duże M pisane, ale to jest zupełnie inna miłość. Dlatego trzeba przewartościować. Dlatego, moi drodzy, spójrzcie na wasze małżeństwa i zobaczcie, ile w nim jest małżeństwa, ile w nich jest dzieci. O czym wy rozmawiacie? Jak wy ze sobą przebywacie czas? Czy wy się ze sobą po prostu nie nudzicie? I dla kogo wyście wyszli za mąż, dla kogo wyście się ożenili? Szalenie ważna sprawa. I jeszcze jedna myśl w tym kontekście. To jest kwestia, kiedy mówią o sobie, to mówią o tym, co ja przeżywam, o tym, co ja myślę, o tym, co jest moje. I znowu psychologia komunikacji nam się kłania. Wszystkie kłótnie zaczynają się od słów, bo ty jesteś taki, taki. A ty jesteś tak. Bo ty zawsze to. Nie, bo wtedy nie. A ty to. W rozmowie trzeba niestety znowu egoistycznie położyć akcent na ja. Ja to tak odczuwam. Jest mi z tym przykro. Boli mnie to. Jest to dla mnie trudne. Słuchajcie, w tym nie ma ataku. Jeżeli ja powiem, boli mnie to, co do mnie powiedziałeś, to nie jest atak. A jak ja ci powiem, ty taki, nie taki, czemu tak mówisz? Ja cię zaatakowałem, ty się będziesz bronił. A jak już dodam słówko zawsze, to tym bardziej obrona będzie zacięta, bo się znajdą okazje, kiedy tak nie powiedziałem wcale. I kłótnia gotowa. To właśnie to, co mówiłem o tej terapii mojej, szalenie bardzo ważne jest, żeby zacząć mówić o tym, co przeżywam, jak ja na to patrzę, jak ja to przeżywam, jak ja to postrzegam, jak ja. No bo ja myślę, tu żeśmy dzisiaj mieli taką rozmowę na temat juczni, powołam się na nią. No i takie pytanie, no dlaczego ta jucznia była taka, a nie inaczej? A kto mi o tym powiedział? Albo ja myślałam, za przeproszeniem, a co mnie to obchodzi? Co ty myślisz? Ja tego nie wiem. Proszę powiedzieć, mam być tak, 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 tak. Koniec, kropka. Czasami to jest tak, że ja myślę, że on wie, że ona wie. I problem się rodzi, bo on nie wie, ona nie wie. Zobaczcie znowu na sytuacje małżeńskie. Ja myślę. Czasami niektórzy mówią, toż to głupi by się domyślił, on się nie domyślił. A się okazało, że się nie domyślił. Dlaczego? Dlaczego się nie domyślił? Bo ja nie, o tym nie powiedziałem. Bo ja tego nie zakomunikowałem. Ja jasno tego nie wyraziłem. Ja pozostawiam pewne rzeczy w sferze domysłów, w sferze dochodzenia do tego, a tu zupełnie nie o to chodzi. Tu nie będzie płaszczyzny spotkania. Kiedy ja nie nauczę się werbalizować, mówić o tym, jak ja to przeżywam, co jest dla mnie ważne, co mnie boli. Zobaczcie na momenty naszych rozmów. To nie jest tylko w kapłaństwie, nie jest tylko w małżeństwie, to w kapłaństwie jest dokładnie to samo. Jak ja mówię o sobie? Dlaczego ja z kolei nie mówię o sobie? No i jeszcze chwilę. A więc jeszcze tak. Ważne, tu trzeba było powiedzieć taką jeszcze rzecz, że gdy człowiek odrzuci Pana Boga jako absolutnego wyznacznika mojej wartości, to będzie wtedy musiał zdać się na wartościowanie ze strony człowieka. I to, co żeśmy już wczoraj powiedzieli, wartościowanie człowieka ma to do siebie, że zmieniają się mody i trendy. I może się okazać, że w pewnym momencie już nie będę na topie, tak jak byłem dotychczas, że topy się zmieniły. Jeżeli moją wartość będę uzależniał tylko od tego, co inni powiedzą, to może się okazać, że to, co powiedzieli wczoraj, już jest nieaktualne. I dlatego człowiek znowu potrzebuje się przystosować do tego, co powiedzieli dzisiaj. To się za jakiś czas okaże znowu nieaktualne, czyli człowiek ma niezapewnioną poczucie bezpieczeństwa. Nie ma pewnej stabilności. Dlatego tutaj, jeżeli mówimy o sobie jako ja,
to chodziłoby raczej znaleźć punkt odniesienia, który mówi cały czas to samo, niezmiennie, bo jest potrzebne dla mojego wzrostu duchowego i dla mojego wzrostu w dojrzałości ludzkiej. I myśl ostatnia. Poznanie własnego siebie, własnego ja, to jest także poznaniem swoich ciemnych stron. Ponieważ ciemne strony mówią o mnie dokładnie to samo, co mówią o mnie strony jasne. To nie jest tak, że to nie jest część mojego życia. To nie jest tak, że świństwa, które zrobiłem, nic o mnie nie mówią, że są nie moje. Trzeba jasno powiedzieć, one są moje. Te świństwa, które robię, które robiłem, mówią mi o mnie. I tu znajdujemy się w kodniu błogosławiona wina. A święta Tereska by dodała, wszystko cokolwiek w moim życiu się działo, było łaską Boga. Dlatego też te moje ciemne strony, moje świństwa, moje upadki mogą być momentem, w którym się zaczynam poznawać, w którym widzę siebie taki naprawdę, jakim jestem. Moje ciemne strony, moje sytuacje, w których zachowuję się tak, jak mówimy ogólnie, nie powinienem, że zostałem do tego sprowokowany, one jednak pokazują, że coś we mnie siedzi. Pokazują na pewien problem i one właśnie są błogosławioną winą. Dlatego ja bardzo lubię, kiedy narzeczeni się kłócą. Lubię. Dlaczego? Ponieważ jeżeli wszystko jest takie milusińskie i takie lizuskowate, nic z tego nie będzie. Niech oni się pokłócą, nie dla samego kłócenia, tylko właśnie niech będą w sytuacjach trudnych, w sytuacjach wymagających jakiegoś takiego, może niekiedy nadwyrężenia nerwów, żeby zobaczyć, jak my wtedy postępujemy. Bo takich sytuacji na pewno w małżeństwie będzie niejedna. I dlatego to też jestem ja. Ja nie mogę wypierać z siebie moich minusów, ale one mogą stać się dla mnie kolejnym atutem, które sprawiają, że ja bardziej siebie będę znać i bardziej siebie, do siebie też nabiorę pewnego dystansu. To już gdzieś mówiłem w jakichś rekolekcjach, że każdy konfesjonał nam powie, jakim my jesteśmy, czy jaką ja jestem. Wstaję, wielokrotnie mówię, że do tego nie wrócę, już tak więcej nie będę, za 5 dni jest dokładnie to samo. To pokazuje też na pewien dystans, że tak naprawdę na sobie do końca nie mogę polegać, nie mogę do końca uważać, że sam swoją siłą, swoją mocą, że uda mi się to zmienić. Po prostu jestem za słaby na to wszystko. I uznać także swoje trudności i uznać także swoje słabości, które nie umniejszają mojej wartości, które po prostu mnie też określają, które także mówią o mnie i mówią mi również, kim jestem. Ale co jest jeszcze bardzo ważne, chodzi też o to, żeby ich nie rozgrzebywać, nie rozpamiętywać. Żeby nie bawić się w grabarza albo w hienę cmentarną, która żyje z tego, co wykopie. Albo kurę, która chodzi i grzebie w ziemi, żeby znaleźć jakąś glizdę, żeby się pożywić. Niektórzy z nas mają naturę grabarzy, hien cmentarnych i kur. Ciągle grzebią. Ciągle coś by jeszcze chcieli wygrzebać. Niestety pewne rzeczy trzeba zostawić na pewnym etapie. I do nich nie wracać. I znowu nam się co jawi tutaj? Kłótnie małżeńskie i wypominki od momentu jeszcze narzeczeństwa. Bo wtedy miałam różową sukienkę, ci się nie podobała. I się wszystko od tego zaczęło. Tak jak jest spowiedź święta, która jest przypisywana do pewnych etapów i ten etap się zamyka, koniec, kropka, nie wraca się. W duchowości nawet się mówi o tym, że kiedy przychodzą takie pokusy diabelskie ciągłego powrotu pewnych grzechów, najlepszą metodą, Jezu, ufam Tobie, zostawiam to. Nie bawię się z diabłem, nie tłumaczę, to są diabelskie podszepty, którym pokazuje, że nie jesteś doskonały. Że jeszcze to nie wszystko takie piękne, jak ci się wydaje. Zostaw to. I zostawiłeś to w niejednej spowiedzi świętej. To już tego nie ma. Nie wracaj do czegoś, czego nie ma. Tak samo w małżeństwie. Zostaw pewne rzeczy już ustawione. Ustaw i zostaw, do tego nie wracaj. Można zawsze jeszcze się we dwoje umówić, że jeżeli, powiedzmy sobie, ktoś wróci do jakichś rzeczy, stawia obiad w restauracji. Zarobionych przez siebie pieniędzy. Proszę teraz nie mówić, to ma stawiać. Bo to myślę, że jedna i druga strona. Zostawić to po prostu, oddzielić, jakby to ktoś chciał powiedzieć, grubo kreską. I zostawić to tak. Wypominki
Jedyne, co są dobre, to jest dobre to, gdy jest modlitwa za zmarłych. Wypominki w stylu domowym, w stylu własnego ja do niczego jeszcze dobrego nie doprowadziły. I na tym byśmy zakończyli, bo już się wiercimy. Ja tylko jeszcze powiem taką jedną rzecz na przyszłość. Gdyby się okazało, że w trakcie gadania, które jest długie, komuś się zechciał pójść do toalety, po prostu trzeba wyjść i wrócić. Proszę nie mieć oczów coraz bardziej żółtych, bo rzeczywiście to może być dla kogoś bardzo trudne. Chwała Ojcu i Synowi Duchowi Świętemu.